ludziska Notch. Kolejny aspekt działań kacapskiej agentury, czyli mieliśmy już pod hasłami nowoczesności, feminizmu, walki z patriarchatem, niszczenie wszystkiego, co by stanowiło podstawę, no, motywowało do walki, motywowało do poświęceń w obronie ojczyzny, populacji. Tego już nie ma, to już jest niszczone przez ową agenturę. Tych wszelkich nie będę wymieniał. No, bo to samo partie rządzące, wiemy jak to jest wprowadzane, to tak samo jak po latach się okazało, ten ruch hipisowski w Stanach Zjednoczonych był, liderzy to byli agenci sowieccy, tak samo ten przewrót ideologiczny, o którym mówi Biezmienow, jest dokonywany, gdzie wytworzyło się pewną ideologię, która zyskuje na siłę, ale potem już nie potrzeba nawet jej, nazwijmy to, kontrolować, bo ona sama niszczy, sama się rozwija. To taki efekt kuli śnieżnej, że pojawiają się agenci, potem pożyteczni idioci, jest ich coraz więcej, przyjmują tą ideologię. Tak samo z tymi ekoszurostwami, gdzie to mamy do czynienia z tym, że, no, powtórzę jak mantrę, wiemy wszyscy, że to Rosja finansowała, to jest potwierdzone, organizacje ekologiczne w początku lat 2000, ta ideologia, która kiedyś istniała, ona istniała, tam Greenpeace, pamiętacie, to działał gdzieś w latach 90., nawet 80., kiedy to w Polsce wydawano te pismo Zielone Brygady, 80. lata, od połowy lat 80. chyba. Także to działało, ale nie było promowane. Przejęła to agentura, zaczęła promować przez działania medialne. Wiemy, ilu dalej ruskich oligarchów na zachodzie miało pakiety kontrolne, czy to li klubów sportowych, czy to li mediów przeróżnych. Oni wchodzili w to po to, by świadomie właśnie tą ideologię promować. I teraz mamy, no, rzeczywistość, tak jak mówię, że ta idea ekoszuli kacapskiej ma zniszczyć produktywność, ma zniszczyć przemysł i powtórzę znów jak mantrę, a siła militarna jest tylko li manifestacją, emanacją siły gospodarczej. Jeżeli nie ma gospodarki, nie ma siły militarnej. Ktoś mi powie, że zakupują czołgi na kredyt, więc jest takie coś, że widzimy, że obraz wojny się zmienia na naszych oczach i ten kredyt będzie spłacany 40-50 lat, nie wiem, a te zakupy dzisiejsze, a dziś następuje pewna przemiana i za 5 lat może się okazać, że ten cały sprzęt jest przestarzały. No dziś niestety tak technika idzie do przodu i po prostu nie będzie stać nas na modernizację i co będzie? No to będzie zło, po prostu zło. No ale to już nie wnikajmy w to. W każdym razie to ten kolejny aspekt był działania kacapskiej szuri. To od razu jak widzicie ekologa, to wiecie, że to kacap. Degeneracja całkowita, tak jak Biezmienow mówi. Rewolucja ideologiczna, przewrót ideologiczny, takich sformułowań już. Kolejnym aspektem jest degeneracja psychofizyczna z naciskiem na fizykę, bo już mówiłem o tych na samym początku dzisiaj, o tych wartościach, nazwijmy to mentalnych, które skłaniają do obrony, tym etosie, który jest dziś zwalczany, toksyczna męskość, to wszystko działanie agentury, który finansuje te ruchy. Ale do tego jeszcze jest potrzebny kolejny aspekt, żeby populacja to przyjęła, to uczynić ją słabą biologicznie. Upatruję tego gdzieś w rewolucji październikowej, gdzie to na Ukrainie, która była przecież objęta walkami, były te
ukraińskie, znów Ukraina się pojawia, ukraińskie aspiracje do bycia niepodległym państwem, no, Petlura i tak dalej. Tam były też inne grupy. I tam był dość duży opór przeciwko kolektywizacji, więc zrobiono wielki głód. W trakcie wielkiego głodu, jak oni to mówią, Hołodomoru, robiono pewne eksperymenty. I to są źródła poświadczone, mianowicie wtedy nasilono o dziwo propagandę komunistyczną, a robiono takie eksperymenty, mianowicie ludzie, bo jak to wyglądało, no zabierali te zboże jako te kontyngenty. Gdzieś to w spichlerzach, przeważnie w cerkwiach leżało. Ludzie w momencie desperacji szli, głodni, wygłodzeni, na zasadzie już nie myśląc o konsekwencjach, że mogą ich zastrzelić, to już nie było ważne, bo i tak umierali. I oni szli pod te spichlerze. I tam na zasadzie takiej, że oni zauważyli jedną rzecz, że ci ludzie są przez głód na tyle ogłupiali, niedożywienie, że po prostu mechanicznie powtarzają pewne ruchy. Po prostu już człowiek nie ma racjonalnego myślenia i na przykład taki soldat stawał i wykonywał ruchy rękami. I ci ludzie, jak takie zombie, też wykonywali, naśladowali go. Nie wiem dlaczego. Ale to już było takie właśnie, ta degeneracja fizyczna doprowadzała do degeneracji psychicznej i podatność, co oni zaobserwowali, na przekaz. Podobną politykę potem prowadziły Niemcy w stosunku do polskich podludzi w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie była określona propaganda i program niedożywienia. No tam w różnych okresach i to od grup zawodowych, jak ktoś był potrzebny, jakaś produkcja na przykład, ktoś pracował w zakładzie, gdzieś tam się produkowało czołgi, dostawał większej ilości, więcej kalorii na miesiąc, na kartki. Ludzie tam, nazwijmy to, w branżach, które nie miały związku z interesem rzeczy, otrzymywali mniejsze. No tam jakaś tam średnia, to można powiedzieć, że od 900 do 1200 kalorii, czyli obszar niedożywienia. Tam chyba to nawet spadło do 700 kalorii w pewnym okresie. No ale mówię, że to nie można tak zgeneralizować, powiedzieć, tyle było, bo tam były różne okresy, tam były różne przydziały i tym podobne rzeczy. Ale chodziło cały czas o niedożywienie. Te niedożywienie właśnie plus ta propaganda, gdzie człowiek walczy o byt, gdzie on przyjmuje pewne rzeczy. I nie jest w stanie już, bo tu, oczywiście jest niedożywienie, wiemy, występ, mózg też potrzebuje substancji odżywczych. Mózg zużywa, zdaje się, w ogóle tam 30 do 40% energii pozyskiwanej z jedzenia, a może i więcej. Jest to chyba najbardziej energochłonny organ w organizmie. Dobra, bym takie mam skojarzenia. I w każdym razie to niedożywienie powodowało też podatność na tą propagandę, co charakterystyczne. Takim ekstremum był kraj Warty i Gauleiter Gressler, który otwarcie mówił na swoich przemówieniach, że celem jest degeneracja biologiczna pozostałych tam Polaków. Kraj Warty, wiecie, poznański i tak dalej. Włączony do Rzeszy. Ale pozostali tam polscy mieszkańcy, no, mający wykonywać jakieś tam prace na pół niewolnicze, nie powiem niewolnicze, na pół niewolnicze, że przydzielani do pracy. I w tym momencie było co najważniejsze, odizolowanie od leczenia, że mają chorować, choroby mają się rozwijać, choroby, które redukują tą populację, to jest coś dobrego w interesie Rzeszy.
Druga rzecz właśnie, niedożywienie, które miało z jednej strony generować te choroby, z drugiej strony czynić ludzi słabymi, podatnymi, bezwolnymi, tak jak w przypadku tej Ukrainy. No i co my obserwujemy dzisiaj? Obserwujemy dzisiaj ten sam program, bo mamy wzorce, więc Kreml dobrze o tym wie, że na zasadzie takiej, że to działa. Więc co mamy robione? To już dawno było. Polityka na przykład Chin i Rosji wobec tak zwanych gier czy portali internetowych typu TikTok. One mają angażować te gry szczególnie. I jest taka gra World of coś tam, nie będę wymieniał, i ona ma siedzibę na Białorusi, ale własność jest chińska, ma wielu fanów, wiele ludzi w nią gra. To ma przekierować aktywność fizyczną młodych ludzi w okresie dojrzewania z aktywności fizycznej na aktywność siedzenia przed laptopem, siedzenia w domu. I no, jakie to ma skutki? No, brak ruchu, brak sportu, no, prowadzi cały czas patrzenie się w ekran, wad wzroku, chorób kręgosłupa, brak ruchu, otyłość i tym podobne sprawy. Także odciąganie od takiego i sposób myślenia, odciąganie od takiego rzeczywistego życia, a kierowanie na no, świat wirtualny. Tu jeszcze jest taki aspekt, że każdy młody człowiek psychologicznie potrzebuje rywalizacji, jakiejś konkurencji, więc mu się to daje, tylko w sensie, wiecie, wirtualnym, że on może się jakoś tam czuć zdobywcą, czuć mistrzem i tym podobne sprawy, co kiedyś było, że ktoś lepiej gra w piłkę, drugi lepiej biega. Dziś to się zmieniło w świat internetowy. Odciąganie ludzi, szczególnie młodych, od rzeczywistości. A co się dzieje w Chinach? W Chinach to jest ograniczane. Uczniowie mogą grać tylko tyle i tyle godzin w tygodniu w jakieś tam gry. TikTok jest w ogóle chyba tam chińska platforma. TikTok jest w ogóle zablokowany. Jest chiński TikTok, który ma całkowicie odwrotne standardy niż TikTok dla tej biomasy do podbicia, gdzie są promowane wszystkie treści te agenturalne, czyli co mówiłem, feminizm, genderyzm, lewackość, pogarda do pracy, no wszystko to można wymieniać jednym haustem, wszystko co ma aspekty destrukcyjne dla cywilizacji. Więc to jest z kolei promowane i to robią Chińczycy przy pomocy swojej agentury, no bo pamiętacie, kiedyś była taka sprawa, że albo pracował dla jakiegoś banku, tam chyba brat Bosaka, ale nikt nie bierze pod uwagę, że zarządcy, bo są TikTok na jakiś kraj, wykonują pracę agenturalną dla chińskiej korporacji. No jeżeli stosując analogię, to w ten sposób można by to pojąć. I wtedy by się należało ich zapytać, a dlaczego nie stosujecie standardów chińskich na TikToku w stosunku do nas? Oni by, no, co oni by powiedzieli? Jak agentura każda, że prawa człowieka w Chinach jest za mordy, to dlaczego pracujecie dla zamordystów? No bo płacą. I to nie jest agentura. Jak im obce mocarstwo płaci, bo wiemy, że w Chinach nie ma prywatnych korporacji, a jest tylko na zasadzie, że państwo jest właścicielem, a jakby korporacja czy zakład jest jakby wynajmowany dla jakiegoś zarządu prywatnego do zarządzania, to
Nie. Oni tylko zarabiają pieniądze. Oni nie są agenturą. Ja to przyznaję, oni nie są. Bo jak ktoś bierze pieniądze od obcego mocarstwa, no to nie jest żadnym agentem. I to, zobaczcie, w ogóle nie jest brane pod uwagę. No. Dobrze. Ale w każdym razie ten sport. Kolejnym aspektem tej walki z aktywnością fizyczną, no bo dodajmy jeszcze, że w ramach okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej był zakaz uprawiania sportu. Uprawianie sportu, istnienie klubów sportowych było karane. Można było wylądować za to w obozie koncentracyjnym. I były na przykład tak zwane dzikie, mówi się dużo o tajnym nauczaniu, prawda? Ale nie mówi się o tajnych klubach sportowych, bo były toczone rozgrywki. Może nie ligowe, bo Polacy nie byli w stanie w ramach okupacji poruszać się całe zespoły do jakiegoś drugiego miasta, ale jakieś, nazwijmy to, mecze z innymi miastami były organizowane. Szczególnie były organizowane tak zwane w większych miastach derby miasta i takim przykładem niech będzie Kraków, gdzie był tajny mecz Wisły z Krakowią o Mistrzostwo Krakowa. Taką anegdotę może powiem. Że jak to na meczu, jeszcze w Krakowie doszło do bijatyki między kibicami. No i oni tak się rozochocili, zaczęli ganiać, że ta bijatyka przeniosła się do miasta. No i ta żandarmeria jakaś niemiecka, granatowa policja udawała, że nie widzi oczywiście. Żandarmeria ta niemiecka, no z przerażeniem, bo tu dziesiątki młodych ludzi i nie wiedziała o co chodzi, nie? No ale tam stacjonował tam jakiś pułk policyjny SS i oni pobiegli do niego, do dowódcy, żeby po prostu wyszedł na ulicę i spacyfikował tych Polaków, bo oni się tam tłuką. No, ale przypadkiem okazało się, że dowódcą tego pułku SS był kibol wiedeński z Wiednia. Wagner, o ile dobrze pamiętam, się nazywał. I na zasadzie było takiej, że oni mu mówią, on tak wyglądał przez okno, a to oni mecz zorganizowali. I się biją. A to niech się biją. Kibice są wszędzie tacy sami. I taki był jego komentarz i nie doszło do interwencji. Generalnie to było zakazane. I kolejnym aspektem tego działania, bo już ja to potem pokażę na materiałach źródłowych, które sobie będziecie mogli skonfrontować, jak to wygląda, to właśnie te działanie gier, portali, które się pojawiły masowo mniej więcej od 2014, można tak liczyć, roku do 2018, jak to podziałało na młodzież. I kolejnym krokiem, no, była Wielka Kaszlnica. Wszyscy wiemy, że Wielka Kaszlnica to zamordyzm bolszewicki, który wykorzystał swoją agenturę. Pierwsza rzecz, widzieliśmy, przypomnijcie sobie historię tego, że zorganizowany ten cały spisek został w Chinach, gdzie to złapali nietoperza, czy jeżożwierza, czy inną cholerę, zrobili medialną kampanię. Zamknęli jedno miasto. Nikogo nie zastanawiało do tej pory, nie zastanawia to, że całe Chiny funkcjonowały normalnie, tylko w jednym mieście zrobiono przedstawienie. Takie miasto Patiomkinowskie Wielkiej Kaszlnicy na cały świat. Jak to ludzi izolują, jak dezynfekują. Zauważmy, że nawet loty nie zostały wstrzymane. To wszystko działało. Tylko jedno miasto jako taki medialny straszak. No i potem oczywiście popatrzymy się, tą narrację przyjęło WHO i tutaj kto jest przewodniczącym WHO, znowu nam się bolszewia kłania i partia bolszewicka, która dąży do zniszczenia cywilizacji, który zaczął coś ogłaszać. Jakieś tam kaszlnicowe terroryzmy. No i to oczywiście zostało przyjęte na całym
świecie. Oczywiście były pokazówki, na przykład w Rosji, to też były pokazówki, bo tam były takie śmieszne rzeczy, że były jakieś miasta czy większe, gdzie to przestrzegano, pokazywano w telewizji, a prowincja se żyła. Jak im chcieli coś wprowadzić takiego, to wychodzili ludzie, a spierdalajcie. I gonili tych wszystkich aktywistów. Policja mówiła, że nie będzie wykonywać tych rozkazów. W jakimś tam mieście nawet próbowano wprowadzić te certyfikaty preparatowe, że ludzie mogą chodzić do pracy, coś. I nie wprowadzono, bo po prostu ludzie wyszli na ulicę i poszli do urzędu gremialnie i powiedzieli, a spróbujcie to. No, taka cywilizacja tam nie ma, nie jest stosuje się prawa, tylko stosuje się argument siły, który bardzo dobrze przemawia. Także tam to też była w gruncie rzeczy pokazówka, szczególnie, że zobaczmy, że oni zastosowali swój jakiś preparat całkowicie odmienny, który no nie opierał się, zdaje się, na tej technologii dziwacznej, ale to już nie będę wchodził, bo to trzeba by zbadać, jak on działa i jakie ma skutki, co dziś się mówi o tych preparatach wolnego świata. Ale o co chodziło? Chodziło, że ta bolszewicko-kacapsko-chińska zamordystyczna grupa za pomocą WHO co spowodowała? Zamykanie ludzi w domach, zakaz wychodzenia w domu, zakaz uprawiania sportu, zamykanie fitness klubów. Aktywność fizyczna zanikła. Te straty dla dzieci są już nie do odrobienia w dużej mierze, bo to jest rozwój. I w tym momencie, jeżeli przez blisko 2 lata nie było normalnej aktywności fizycznej, nie było naturalnego rozwoju, no to skutki będą katastrofalne w przyszłości. Można się tylko domyślać, jakie, ale to już inna sprawa. I tutaj, żeby to umotywować, ja, bo ktoś mi powie, ja sobie zmyśla, wymyśla, ja tutaj dam linki oczywiście, opieram się na takim tekście z portalu Nauka w Polsce sygnowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod tytułem, i to z 2019, czyli przed wielką kaszlnicą, gdzie sprawność fizyczna zanikła. Eksperci, pod tytułem eksperci, sprawność fizyczna dzieci w Polsce drastycznie spada. No i co tutaj czytamy? No czytamy dla przykładu 79 rok. Chłopcy w wieku tam 10,5 roku byli w stanie utrzymać się w zwisie na drążku na ugiętych rękach tam 24 sekundy. W 99 roku 15,5 sekundy. To jest oczywiście średnia. W 2009 12 sekund. W 2018 8 sekund. Zobaczmy, jak ta siła spada. Siła tych chłopców, którzy normalnie kiedyś tam biegali, ale tak jak mówiłem, że tutaj, bo to jest jakaś średnia statystyczna, że pojawiła się grupa siedząca, grająca w gry, która no, nie ma tej aktywności fizycznej. I tutaj to potwierdza drugi materiał. To jest materiał na gov.pl. Raport, aktualna ocena poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku lat od 3 do 19. No jest obszerny materiał, możecie go sobie tak przejrzeć. I o co chodzi? Tutaj właśnie, tak jak mówię, jest takie ramy czasowe 2014-2018. Czyli od czasu, bo to 2010-2014. 14 to pojawiły się, zauważcie, właśnie na szeroką skalę te media społecznościowe, gry online. Wcześniej one też istniały, bo ktoś mnie zarzuci, ale to nie miało jeszcze takiego charakteru, nazwijmy to, masowego. I jak to wpłynęło na aktywność fizyczną? I tu zaznaczę, bo tu trzeba zaznaczyć, bo te dane są w oparciu o ankietę. Ankieta
To jest pewna rzecz deklaratywna, która oczywiście niesie z sobą pewien zasób błędu i na przykład sama definicja aktywność fizyczna. Ktoś będzie chodził na siłownię, to będzie aktywność fizyczna. Ktoś będzie chodził na treningi, załóżmy piłki ręcznej czy jakichś sportów walki, to będzie aktywność fizyczna, ale ktoś będzie też spacerował godzinę dziennie, to też będzie aktywność fizyczna. Więc aktywność fizyczna aktywności fizycznej nie równa. Także to trzeba brać też pod uwagę. No w każdym razie przeczytajmy sobie, jak to wygląda. No ogółem 2014 aktywność fizyczną deklarowało no, około 25% populacji dzieci, chłopców i dziewczyn. W 2018 17,2. W 2014, teraz wejdźmy w to, 30,4 chłopców, czyli 1/3. W 2018 19,6, czyli spadło o 10. 10% dzieci zaprzestało aktywności fizycznej. U dziewczynek to 19,6 do 15, troszeczkę mniej, bo dziewczynki miały mniejszą bazę, nazwijmy to wyjściową. I tutaj właśnie te, dalej jest klasa piąta, klasa siódma, klasa ósma, że jeżeli zobaczymy to, bo tutaj 15, grupy wiekowe 11, 13, 15 lat. Jeżeli to zobaczymy, to zobaczymy jedną rzecz, że największy spadek był w grupie 13-latków, 11 i 13-latków, bo 15-latkowie już byli w jakiś sposób uformowani. Oni już uprawiali, wychowali się jeszcze, gdzie nie było tej natarczywości tych gier. I oni mają tylko spadek z 17,6, co i tak jest nisko, no ale to wiadomo, gimnazjum, to już się piwko zaczyna popijać, do 12,7, czyli tylko 5 punktów procentowych i to w porównaniu z, na przykład z siódmą klasą, czyli 13 lat, 25 do 16. Także taki miało to wpływ. Jaki to ma skutek? Ma to skutek mianowicie następujący. I tutaj znów odsyłam do artykułu. Ja nie będę sobie przeczytajcie. Eksperci, artykuł. Sprawność fizyczna dzieci w Polsce drastycznie spada. Tam to jest właśnie wyłuszczone, że 30% dzieci cierpi na nadwagę. Kolejna rzecz to jest, że tam chyba 6 do 8 to już jest otyłość. I skrajna otyłość. No to kiedyś otyłością, to były jednostki oczywiście, które były genetycznie do tego predestynowane, no ale generalnie ta otyłość była czymś wyjątkowym. Dziś to staje się normą. 30% cierpi na nadwagę, czy na jakieś granice otyłości, czyli prowadzi siedzący tryb życia. Nie muszę mówić, bo już to powiedziałem, o tym, że będzie to wiązało się z chorobami i podobnymi rzeczami. Ale ma to jeszcze inne aspekty rozwojowe, bo mianowicie prawidłowa aktywność fizyczna powoduje prawidłowe działanie organów, wydzielanie hormonów, czyli zwiększanie, szczególnie u chłopców, poziomu testosteronu. Wiemy wszyscy, że ćwiczenia jakieś powodują wzmocnienie jego emisji, co spowoduje zmianę myślenia. Ja, wiecie, to jest wszystko. Ja bym musiał naprawdę tutaj jakieś materiały źródłowe szukać i prowadzić 3-godzinne wykłady, żeby to wszystko wyjaśniać. W każdym razie dochodzi do tego, że mamy właśnie tych słabych pseudofacetów o niskim poziomie testosteronu, z brakiem chęci do rywalizacji, z brakiem chęci do walki, potulnych, dobrych, którzy przyjmują tą wizję, którą im się inna agentura daje, tego genderyzmu, tej tolerancji, tej moralności. Za moich czasów było wśród młodych ludzi stwierdzenie: litość to zbrodnia. Słuchaliśmy Ramses et Hooligans, chodziło się. Broniło się swojego podwórka, tworzyło się jakieś grupy, tworzyło się relacje społeczne. Dziś to już zanika właśnie przez działanie te agenturalne.
bo to jest degeneracja biologiczna. Bo co za tym idzie, co mówiłem o żywności? No, dziś nie można sprowadzić klęski głodu, bo spowodowałoby to ruch społeczny, jakiś sprzeciw, obalenie rządów agenturalnych jakichś, czy władzy korporacji, która działa na rzecz obcego mocarstwa. To co się robi? Kasuje się zdrową żywność. I młodzi ludzie wychowują się na gównie. Ja nie nazwę tego jedzeniem, gdzie jest przesycone chemią, gdzie tego się nie da, organizm ma problemy z wchłanianiem, które jest na przykład zboże i inne rośliny przenawożone, czyli ubogie w makroelementy, mikroelementy. I na przykład zobaczcie zawartość w roślinach cynku jeszcze 30-40 lat temu i dzisiaj. A cynk z kolei jest potrzebny do wytwarzania testosteronu. A to jest zło, bo to tworzy agresję, bo to tworzy faceta. A dziś facet ma być pizdą, bo w ramach degeneracji kultury, no trzeba tych obrońców wykastrować. Ja to zawsze porównuję, że kiedyś niewolników kastrowano, dziś się ich kastruje chemicznie i nie łapie się niewolników, tylko hoduje populację niewolników. I to tak mniej więcej wygląda. Ja mówię tutaj, by trzeba było rozwijać to, rozwijać, jak aktywność fizyczna działa na rozwój psychofizyczny, stosunków społecznych, bo na przykład gry zespołowe. Kiedyś ludzie się umawiali, organizowali drużyny, tworzyły się relacje interpersonalne, tworzyły się jakieś hierarchie, każdy miał swoją pozycję, rolę w grupie. Tworzył się pewien porządek społeczny. I w tym momencie to zanika, bo w tych grach, tak w istocie, to wszyscy są poniekąd równi. Ale właśnie równość jest ideałem, no ale rzeczywistość jest taka, że ludzie nie są równi. Jeden ma większy zmysł taktyczny, drugi większą siłę. Pamiętam, graliśmy kiedyś z taką drużyną, gdzie taki Pimpek nią taki kierował. Wszyscy się zdziwili. No on tam grał gdzieś na pomocy. Takie potężne chłopy na obronie były, bo to był jakiś, między podwórkami graliśmy. I taki Pimpek tego, ale no pacjent miał zmysł taktyczny. I te chłopy wielkie się temu Pimpkowi podporządkowywały. To można by jeszcze mówić o właśnie aspektach rozwojowych, ale ja mówię, na to by trzeba było 3 godziny. To już ja nie jestem żadnym profesorem, żadnym autorytetem, to już tej wiedzy musicie szukać sobie sami. A że dziś każą wam karmić tych młodych ludzi syfem, to się nie dziwcie, że potem oni są słabi. Nie dziwcie się, że potem na tej żywności bez sportu, bez stosunków społecznych. Oni nagle stwierdzają, że oni chcą się kastrować, bo oni są gender, bo oni są homo, bo oni są bi. Kiedyś ktoś mi zarzucił, że ja jestem anty-LGBT. Ja mówię, nie, ja nie jestem anty. Ja wiem, że jeżeli będzie ta polityka, za 50-100 lat 50% młodych ludzi będzie LPG. I to pokazują badania ze Stanów Zjednoczonych, gdzie podobna jest polityka, tam żywność jest też tragiczna. Te obostrzenia, odciąganie ludzi od rzeczywistego życia. No i tam w ciągu ostatnich 15 lat, w ramach ankiet, zwiększyło się deklaratywnie, że młodzi ludzie deklarują, czy są jedną z jakichś 20, 50, czy 100, czy chuj wie ilu płci, zwiększyło się chyba z 3 do
16%, o ile dobrze pamiętam. Mogę się mylić, bo to już dawno czytałem, ale zwiększyło się w skali nie 5, 6 razy, ale 10, 15 razy zwiększyła się ta populacja, nazwijmy to chora. I tak to właśnie można wyjść od Ukrainy z czasów rewolucji i przejść do czasów dzisiejszych. Niestety ludzie historii nie znają, nie są w stanie jej analizować, a stare powiedzenie jedno mówi, że historia lubi się powtarzać, drugie powiedzenie mówi, że historia uczy, że niczego nie uczy. I zawsze mnie to śmieszy, bo historia uczy, że niczego nie uczy. To pokazuje to przykład Belgii albo Danii, gdzie na zasadzie była dyskusja o eutanazji i ktoś powiedział: ej, ale to w 1938 osób chorych eutanazję wprowadzili naziści. A wtedy był taki argument. No tak, ale my możemy wprowadzać, bo my nie jesteśmy nazistami. Czyli wiecie, na tej zasadzie w nowym, wspaniałym świecie może być tak, że ktoś powie, tak jak niesławny, no, debil Łukszanow, wiadomo, kacapski agent, że trzeba tworzyć obozy, wypalać żywym ogniem, czyli robić holokaust dla Polaków, i ktoś mu powie: no ale to robili naziści, ale ja nie jestem nazistą. I to mi daje prawo zamykać w obozach, palić w piecach. No i tak to wygląda. Historia uczy, że niczego nie uczy. Także sami myślcie, ja nie jestem autorytetem, powtarzam jeszcze raz, daję linki do owych badań. Przejrzyjcie i rozejrzyjcie się wokół siebie. A ja idę na siłownię. Posiedzenie przed tym gównem jest naprawdę męczące na dłuższą metę. I wy też tak postąpcie.